Gość poranka kłótki. Jest nim Jarosław Selin, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. I dodajmy, bo to bardzo istotne, pełnomocnik rządu do spraw organizacji obchodów stulecia polskiej niepodległości. A więc to, nad czym m.in. Pan miał pieczę przez ostatnie dwa lata ponad, teraz przed nami wielka kulminacja, bo słowo niepodległość w tym tygodniu będziemy odmieniać przez wszystkie przypadki. Z czego jest pan najbardziej zadowolony i czuje największą satysfakcję? Zacznę od skorygowania. Ale obchodzimy stulecie odzyskania. odzyskania niepodległości, niepodległości, oczywiście. A nie stulecie niepodległości, bo Polska była niepodległa przez 800 lat, a potem na 123 lata tę niepodległość utraciła i potem odzyskała. Myślę, że realizujemy to, co marzy się Polakom. To znaczy, zbadaliśmy najpierw, w jakiej formie Polacy lubią obchodzić swoje święta narodowe, państwowe i przede wszystkim wskazywali, że chcieliby mieć jakieś wydarzenia, uroczystości gdzieś w pobliżu własnego miejsca zamieszkania, a nie tylko obserwować je w telewizji i w ten sposób współuczestniczyć. I dlatego uruchomiliśmy ambitny program, wieloletni program Rządowy Niepodległa, również z takim filarem. Wspierania inicjatyw lokalnych i regionalnych zrealizowano już w trakcie realizowania tego programu około 2300 różnego rodzaju wydarzeń, a przed nami 1300 zaplanowanych wydarzeń, również w tych kluczowych dniach 10, 11, 12 listopada. To oznacza, że średnio w każdej gminie jest jakieś wydarzenia, a w każdym powiecie po 7, 8, 9 wydarzeń. I to dobrze, bo chodziło właśnie o to, żeby uwspólnotowić te obchody, żeby, żeby to uczestnictwo było czynne. Również wydarzenia międzynarodowe, o których dzisiaj będziemy w Instytucie Adama Mickiewicza bardziej szczegółowo mówić. Zaplanowanych jest w sumie w ciągu tych kilku lat realizacji programu około 400 różnych wydarzeń, od największych miast Stanów Zjednoczonych aż po Japonię, przez całą Europę oczywiście też. No, ale oczywiście, ten, myślę, że naj, najważniejsze są te wydarzenia krajowe. I tutaj, jeśli chodzi o centralne wydarzenia, to prawie wszystkie ważne instytucje kultury się zaangażowały i mają swoje różne. Pomysły, jak tę setną rocznicę obchodzić i te kluczowe wydarzenia w Warszawie w tych kluczowych dniach, 10 i 12 listopada, których jest naprawdę dużo. Wydaje mi się, że to, co ważnego padło przed momentem z pana ust, to to, że świętowanie nie zakończy się na samym 2018 roku. Do kiedy będzie działał program Niepodległa i jak wiele tych wydarzeń i na jak długi czas się rozciągnie, także na, na kolejne miesiące, a może nawet i lata. Program działa od maja 2017 roku, kiedy został przez rząd uchwalony. Już w 2017 roku sporo wydarzeń się miało miejsce. I centralnych, i lokalnych, i regionalnych, i zagranicznych. Ten rok jest oczywiście najważniejszy, ale trwać będzie aż do roku 2022, dlatego że uznaliśmy, że trzeba przy okazji przypominać nie tylko sam fakt odzyskania przez Polskę niepodległości 100 lat temu, ale potem utrwalania tej niepodległości, walki o tę niepodległość, która musiała trwać przecież przez kilka powstań śląskich i Wielkopolskiej zaślubiny Polski z morzem dopiero w 20 roku. I wojna polsko-bolszewicka, i wskutek tej wojny ustalenie wschodniej granicy i wcielenie wreszcie Górnego Śląska do Polski, co miało miejsce dopiero w roku 2022. Także te wszystkie wydarzenia, te wszystkie rocznice, które będą miały swoją setkę trzeba objąć. I stąd taka rozciągłość tego, tego programu. No i formy. Myśmy też zbadali, jakie formy Polacy preferują. Polacy lubią grupy rekonstrukcyjne. To bardzo wyraźnie wskazują to na pierwszym miejscu, że lubią poznawać historię przez... Fantastycznie bardzo często przedstawiane wydarzenia przez grupy rekonstrukcyjne, które są bardzo wyspecjalizowane, świetnie, bardzo, e, świetnie wyekwipowane. E, bardzo, I działają tu i teraz na naocznie. Z tak, bardzo dobrymi pomysłami, ze świetnym sprzętem, i tak dalej. Mamy około 800 grup rekonstrukcyjnych w Polsce. Widzieliśmy na namiastkę tego w czasie e, defilady e, w dniu wojska polskiego 15 sierpnia na Wisłostradzie, kiedy szli od wojów mieszka pierwszego aż po e, oddziały z czasów II wojny światowej. Choćby militarne grupy rekonstrukcyjne. Polacy pol lubią też i to sygnalizują wspólne śpiewanie. To jest taka nowa rzecz, która się w ostatnich latach tak upowszechniła, że wy wychodzą na wielkie place, w miejscach, gdzie jest jakaś oferta ze śpiewnikami, które się często wcześniej dostarcza, żeby wspólnie pośpiewać. Najlepszy pieśni... dowód, pieśni powstańcze, prawda, i koncert, który odbywa się co roku na Placu Piłsudskiego i gromadzi rzeczywiście ogromne tłumy. Tak, i to zarówno 3 maja, jak i w, w sierpniu, kiedy jest rocznica powstania Warszawskiego. I myślę, że ten, te, ten koncert narodowy na stadionie narodowym 10 listopada o 20.15, transmitowany przez wasze radio, za co dziękuję, ale też przez trzy telewizje: wszystkie najważniejsze trzy telewizje i publiczną, i dwie, i dwie duże telewizje prywatne, co nie miało nigdy w historii miejsca, żeby wydarzenie kulturalne było transmitowane przez e, trzy telewizje koncert dla 40-50 tysięcy ludzi na miejscu, na scenie narodowym, ale właśnie z możliwością współuczestnictwa za pomocą środków masowego przekazu. To też będzie taki koncert, gdzie wybrzmi około 30 paru, 40 utworów w wykonaniu najlepszych polskich artystów w nowoczesnych aranżacjach, powszechnie znanych. Powszechnie znanych albo pieśni, albo piosenek. Po prostu takich przebojów, które nas prowadziły przez te 100 lat naszej historii ostatniej. I myślę, że w tym też będzie gdzie można współuczestniczyć, po, po prostu śpiewając razem z artystami. E, lubią też Polacy i to też sygnalizują i to mi się podoba, mają takie konserwatywne też podejście do obchodów, e, odwiedzać e, pomniki, groby, cmentarze, bohaterów. W ten sposób też chcą w tych dniach oddawać cześć tym, którzy się przysłużyli temu, że mamy niepodległość, że mamy wolną Polskę cena tej walki była dla wielu bardzo bardzo wysoka. Wspomniał pan panie ministrze o tej wspólnotowości, która będzie zaznaczona no chociażby tym, że trzy telewizje będą transmitowały w Polsce wydarzenie kulturalne, ale w tej beczce miodu jest łyżeczka, co najmniej łyżeczka dziękciu, czyli 11 dzień listopada i to, że nie uda nam się wszystkim razem iść marszem niepodległości, który będzie tylko biało-czerwone. Tak. Czy to jest porażka? Mówię otwarcie, myśmy nie chcieli w sytuacji, w której będą dwa marsze przez szły przez Warszawę. Wiadomo, że jest środowisko polityczne e, znane, e, które organizuje od 9 lat marsze w Warszawie i to im się udało, trzeba im to przyznać, to jest ich marka. E, I e, organizowanie drugiego marszu było od razu by było pokazaniem, że, e, że nie idziemy jednak razem. Że są dwa marsze, jedni, jeden marsz organizują jedni, drugi marsz organizują drudzy. Dlatego podjęliśmy rozmowy, żeby wyjątkowo w stulecie odzyskania niepodległości ci, którym się ten marsz udało zorganizować już od kilku lat, żeby się nim podzielili, żeby go upaństwowili, żeby też się zgodzili na pewne korekty w jego organizacji, zmierzające na przykład do tego, żeby nie było żadnych identyfikacji partyjnych, partykularnych, tylko żeby wyłącznie biało-czerwone flagi. I niestety organizatorzy się na to nie zgodzili. Chcieli te swoje organizacje, które tam są wiodące, eksponować, a w takim marszu, gdzie będą eksponować. Te organizacje, no prezydent, premier, rząd pójść nie mogli. No powiedzmy wprost, to są symbole falangi, symbolika obozu narodowo-radykalnego. W dużej mierze organizacje, z którymi się trudno większości Polaków identyfikować, bo te organizacje, jak idą pod własnym szyldem, na przykład do wyborów wszelakich, to dostają 1,2, na przykład w ostatnich mhm. wyborach samorządowych procent poparcia. Ale ten marsz to jest rzecz, która rzeczywiście im się udała i to jest ich marka. I niestety się okazało, że tej marki chcą bronić i nie chcą się nią w związku z tym zapraszamy na inny, można powiedzieć, quasi-marsz, e, mianowicie festiwal, e, festiwal Niepodległa na krakowskim Przedmieściu, który 11 listopada będzie trwał od 13 do 21 długo. I żeby wszystkie atrakcje, które tam zapewniamy, zobaczyć, współuczestniczyć, to trzeba sobie pospacerować tym krakowskim przedmiśiem. A będzie początku wiele tras, prawda? Do... A będzie wiele tras, będzie trasa biała, będzie trasa czerwona. Wszystkie będą miały jakiś walor edukacyjny albo quasi rozrywkowy, będzie można w czymś uczestniczyć, pośpiewać, kulinaria poznać z okresu międzywojennego, modę, stare powozy, stare samochody, ale też poznawać bohaterów naszej wolności sprzed, Lat, czyli tych sześciu głównych twórców polskiej niepodległości, przed 100 lat, w specjalnych punktach takich edukacyjnych. Więc, więc myślę, że umówmy się, że to jest quasi marsz. Tak, że trzeba pomaszerować krakowskim przedmieściem i te wszystkie atrakcje, które tam na tym festiwalu zapewniliśmy, poznać. Jest jeszcze kulminacja jednego bardzo ważnego wydarzenia. Dla nas szczególnie wydarzenia, które także zostało sporganizowane przez biuro Niepodległości 100 na 100, czyli muzyczne Dekady wolności. Największy projekt, jak to się może nieładnie mówi, muzyczny Wolnej Polski i Także 11 koncertów w Polsce, część transmitowana na antenie świecie. programu drugiego, i 11 mhm. koncertów na całym świecie. Zresztą to, co nam y, chyba y, najmilej będzie się wspominało, to to, że polska muzyka jest obecna w bardzo wielu miejscach. W przeglądzie prasy mówiliśmy o prawykonaniu utworu Pawła Szymańskiego w Londynie i o tym, jak na różne sposoby opowiadamy o Polsce, o tej odzyskanej niepodległości, o naszych dokonaniach i że muzyka łączy i, i no, potrafi spajać. Tak, to bardzo fajny projekt realizowany już od miesięcy przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, ale z tą kulminacją właśnie 11 listopada. Też polegającą na tym, że właśnie w 11 miejscach w Polsce i w 11 miejscach w świecie polska muzyka wybrzmi. I to tak w, na przykład w Polsce co godzina w kolejnej filharmonii. Od 11 poczynając od Szczecina, potem przez kolejne miasta, aż po 20 godzinę tutaj w Teatrze Wielkim Operze, e, Operze Narodowej. I pomysł, jest ta, pomysł był taki, żeby z każdego roku, od 18 roku poczynając do 2018 wybrać jeden utwór, jeden emblematyczny utwór, który jakiś polski kompozytor skomponował i przez te, przez te miesiące te utwory wszędzie wykonywać. Okazało się, że w świecie w repertuarze wielkich orkiestr, wielkich sal, jest sporo polskiej muzyki i nawet nie trzeba było ich do tego namawiać, nie trzeba było ich tego uczyć. Oni to po prostu wyciągnęli i to mieli w tym w swoim repertuarze i to wybrzmi również w tym dniu. Więc to wspaniały projekt promujący właśnie polską muzy muzykę ostatniego stulecia. Myślę, że z tego też będzie taka trwała pamiątka materialna, taki boks płyt, który Pokażę te czołowe utwory z ostatniego stulecia na czołowe, specjalnym ale wydawnictwie. Bardzo często są tam przykłady utworów zapomnianych, co także jest wielkim walorem Ten. tego. Tak, bo, bo na przykład no, mamy lata 1939-1945. Okazuje że pol, polscy kompozytorzy w bardzo trudnych warunkach okupacyjnych też tworzyli. Są wspaniałe utwory na przykład z tamtego czasu i z każdego z tych lat e, trudnych e, również jakiś utwór jest prezentowany. A więc specjalna niedziela 11 listopada, także w programie drugim, skoro była mowa o koncertach 100 na 100 Muzyczne Dekady Wolności, to o 12 transmisja z siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Później o 15 będziemy w Łodzi, później w Szczecinie o 17, a o godzinie 20 oczywiście w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Poza tym także będziemy wielokrotnie przenosić się na krakowskie przedmieście, bo i polskie radio silnie włączyło się w te obchody. O kulminacji um, obchodów w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości um, opowiadał wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Senin. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I zapraszamy do wspólnego świętowania i do radości. Niech to będzie wielka radość.